Witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Dzisiaj streama nie było, bo dopiero z pracy wróciłem. Mam chwilę, niecałą godzinę. Zobaczymy paczkę sobie i to było na tyle. O, tutaj jeszcze przeprosiny, będą końcy. A to dziękuję za support, nie? Coś tam, nie interesuje mnie to. Też mnie nie interesuje. Cześć Daro, hej, hej, witaj serdecznie na streamie. Daro, co robimy? Co robimy? Klasyczne pytanie, nie? Jesteś pierwszy dzisiaj. No, ale to u mnie też, wiesz, na styk wszystko. Dobra, opiszmy sobie, co mamy dzisiaj na szybkości, dla YouTube'a nagramy, żeby chłopaki też mieli, co się dzieje dziś nowego we futbol, nie? Aha, dobra, dobra. Czyli tak, z eventów doszły nam jeden, tak? Trzy skille i 50 końców. Dobra, jest jeden. I tutaj, no też jeden. Pozycja, trener pozycji. I 60 tysięcy GP pointsów. Cześć, Lubkin. Tak, się zastanawiam cały czas, czy grać quick counter, czy long ball. Jak myślisz, Daro? Teraz mam quick counter, nie? No, to, no nie wiem, tak trochę się czuję, wiesz, tak w kratkę czasem, nie? Quick counter grać? No, partycypie, no tak, tak, tak. Dobra, zobaczmy sobie zawodników, jakich tu mamy, bo dzisiaj jest mocna paczka, bardzo mocna paczka, nawet mogę powiedzieć. Na pierwszy cel weźmiemy sobie, no to już, już muszą tutaj chłopaki z Grudziądza. Zobaczymy w Grudziądzu sobie, jak to wygląda. Wiesz co? Powiem ci tak, Daro. Ja tych quick counter potrafię zrobić głupi błąd, ale potrafię też wygrać z każdym, jak mi się uda, nie? To raz. Na plus, na quick counter w porównaniu do longbola jest, że ze słabszym przeciwnikiem mogę wygrać na quick counter, a jak longball miałem, to gdy ja musiałem przejmować inicjatywę, to męczyłem się strasznie, wiesz? Longball jest do tego dostosowany, żeby z dobrymi ludźmi grać, z dobrym przeciwnikiem, takim lepszym modelem, nie? Cześć, Cezarito. Jakiś CB trafiony? No tutaj CB może być mocny, ten chłopak młody jest tutaj. Ten Hato, chłopaczek jest młody, bardzo mocny. Ale zobaczymy tego, zobaczymy co tutaj w Grudziądzu powiedzą. O. No Daro, to już masz spokój, już sobie będziesz tam pykał i pykał w tej trzeciej dywizji. To już jest, już masz spokój. Dobra, bramkarz to nie, Calabria. Calabria jako offensive wingback, prawa obrona. No podanie też go można było zrobić stricte w jakiegoś takiego gościa, który... Ale też ma dużo do obrony nawet. Takie wartości ma do obrony. Duże, nie? Na zielono. Można było mu podbić te wrzutki i się bawić wtedy. No takie... Tutaj szybkość, przyciszczenie, fajne, siła strzału, fajne. Fizyka kontakt nawet fajny. 76. Tylko bez... A drugi! Bez low-low ten pas. Ale to też jest spoko traf, to jest spoko, nie najgorszy. Kto to tam tutaj się odezwał? Dzięki, dzięki Piotrku, hej, 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 witaj serdecznie na streamie poświęcone futbol i Final Fantasy. Tak, ten jest taki spoko, nie najgorszy. Może być. Dostanie... Zakaria jest dla mnie top 3, jeśli chodzi o DMF Anchorman. Bardzo lubię tego kolesia i ten jest w porównaniu do mojego... No, sprawdzałem sobie, jakieś tam nieznaczne różnice były. W poszczególnych atrybutach, ale to takie 1, 3, coś tam. Ten trochę tego miał więcej, tamten trochę tego. Ale generalnie dla mnie to jest taki jeden z najlepszych Anchormanów w grze. Bardzo fajny koleś.
Nie wiem, mam do niego sentyment, do chłopaka. Kupił moje uczucia. Dobra. Nuno Mendes, lewy obrońca, on zawsze był szybki, mega przyspieszenie, kicking power nawet wysoki, tylko tej jakości wrzutki i podkręcanie ma niskie, jedna noga w sumie, słabsza, medium. Fajne skille, bardzo fajne skille, można go jeszcze podbić tutaj te wrzutki na, nie wiem, chociażby no, z 8-8. No i tyle, nie? Bardzo fajny koleś. Kiedyś nim dużo grałem strasznie. Ale z kolei znacznie gorzej jest w defensywie, jak u tamtego obrońcy. Ale jest szybszy i większy przyspieszeń ma. Spoko też karta. Bade. 23 lata. Build up. 1,91 wzrostu. No tutaj jeszcze się chłopak wyrobi, ale to jest... speed przyspieszenie jedynie można się do niego czepić tutaj, bo nawet physical contact jest wysoki. No, speed i przyspieszenie i mało skilli trochę ma, ale to 4 można mu dodać i... Jeśli ten speed i przyspieszenie będzie tak uciążliwie, no to można sobie nim pykać nawet w pierwszej dywizji. Cześć Michigan. Michigan zaraz będzie losować. Nie, Daro, popatrz. Daro ci pokażę z tym Zakarią. To są jakieś tam, wiesz, śladowe różnice, nie? Zobaczmy tego Zakarię. Ja tam porównywałem z tym swoim i stwierdziłem, że kurczę, no... Nie jest za tyle duża różnica, żeby wiesz, stricte po Zakarię iść tutaj. Jak w pani przypadkiem, w porządku, nie? No zobacz, jak to wygląda tutaj, widzisz? Zwykle kontakt ten mój stary ma większy, no staminę ma... No taki, wiesz, taki śladowy jakiś ilości tam. Kto na to zwraca uwagę, nie? No i tyle, no ale dla mnie jest koleś wybitny, zawsze. Bardzo lubię kolesia, Zakarię lubię. Tak. Cześć Elnino, w ciemno mówię. Cześć Elnino, wiedziałeś, że ty... Cześć Chris. Tego wpadł ci, ten jest całkiem spoko. Daro, ten jest całkiem spoko. Kurczę, nie ma zrzutów do niego, wiesz? Powiem ci szczerze. Ciężko cię do niego przyczepić. Naprawdę solidny obrońca. A chyba skille tylko, nie? Chyba skille tylko, bo tak szybkość przyspieszenia 80+, te atrybuty defensywne gdzieś tam wchodzą na niebieski poziom. 1,87 m wzrostu. Naprawdę musiał się niego czepić, naprawdę tak czepić się, żeby jakieś gówno, nie? Zajebisty obrońca. Bardzo fajny, no. Ty Piotrek, a tego chatu to ty czasem mi nie mówiłeś, żebym go kupił? O tym mówiłeś, Piotr, tym chato? Bo już nie pamiętam, co tam mówiłeś. A o nim mówiłeś, no widzisz, parę, bo ty mówisz za GP Points, nie? A teraz zobacz, jaką kartę dostał zajebistą, nie? No i tutaj masz lewo skrzydłowy obrońca i podobna sytuacja. No ten jest troszkę wolniejszy niż Nuno Mendes, ale ma lepsze dośrodkowania na starcie. No podkręcanie też ma słabe. I skille do kiwek, interception blocker, tutaj trzeba by było rozbudować pod wrzutki. Ale też jest okej, okay. No i ten Hato jak zobaczyłem, że on ma 20 lat, 17 ma lat, masakra. Panowie, on już może w pierwszej dywizji grać, w wieku 17 lat. Kurwa, jaki koks, ja pierdolę. Ale to wiecie, tutaj można się czepić trochę physical contact, ale to jest młody chłopak, 17 lat dopiero ma. Coś pięknego zawodnik. No, physical contact zdecydowanie tutaj troszkę leży. Jest trochę niski, jest 1,82 m wzrostu, ale nie najniższy, nie? To, wiesz, oceniam 17-letniego chłopaka, nie? Kurwa, masakra, aż wstyd, żeby go, kurwa, wiesz, jakoś negatywnie ocenić. Cześć, Waferinio. Ale to Piotrek, to tam double touch, to i tak nie będę robił.
Aha, jedyny CB Double Touch, a dopiero 17 lat. No, no masakra jest. Nie wiem, jak stworzy jakąś drużynę U17, no to on w każdym składzie będzie. Gdzie? U20? U20, 23 też chyba się znajdzie miejsce. Bardzo mocny koleś, jak na 17 lat. No physical contact tylko jedynie, nie? Ty, on naprawdę tak dobrze gra ten koleś? Jego nigdy w akcji nie widziałem, szczerze mówiąc. Mega chłopak. Kurwa, lepszy ode mnie, nawet jak miałem 17 lat chyba. Aha, nie, Piotrek, ja nie śledzę to w ogóle, wiesz, Red Division i... No ale widzę na trybów tego. Mega koleś, mega, naprawdę mega koleś. A ty o tym mówiłeś za GP Points. Wiesz co, zobaczmy go za GP Points, jak on wygląda, bo ty mówiłeś mi o nim. Weź tego, to jest zajebisty. Najlepszy na świecie. Zobaczmy, jak on za GP Points będzie wyglądał. No ciut przyspieszenie ma niższe. Cześć, proszę ciebie. No nie, no widać tutaj, widać różnicę. Dobry, dobry koleś. Dobra, weźmy sobie teraz te jeszcze legendy nasze. No, Van Buyten, potężny koleś. Pola karnego, można powiedzieć. Niszczyciel cholera. No nie, nie, można powiedzieć, trzeba go sprawdzić, czy... czy byłby niszczycielem? No mógłby walczyć z cholerą, nie ukrywajmy. No nie ukrywajmy, że może być konkurentem dla cholera. Główkowanie, fizyczny kontakt. Ale balans słaby, ale nie nadaje, nie nadaje się. Nie, potężny koleś. Speed 72, 71. Kurczę, powiem tak, to nie jest nisko, jak na takie warunki. Widziałem gorszych piłkarzy. I skill chyba wszystkie ma, nie? Raz, dwa, trzy. Interception nie ma. Panowie, jutro wyjdzie filmik odnośnie tego kalkulatora do skilli, to będziecie mogli sobie wrzucać, już nawet nie będę opisywał zawodników, żeby jakie skilli im dorzucić, to sobie tam sami sprawdzicie. Tam będzie taki tutorial, wszystko raczej chyba wyjaśnię to, co powinienem wyjaśnić. Też mega obrońca, jak już zobaczy plecy napastnika, może być problem. No to jest siła, no nie wiem, czy się znajdzie w mecie. Chociaż nie sądzę, żeby się znalazł w mecie, bo trochę jest za wolny. Ale jak ktoś chce powstrzymać cholera, no to musi, nie? Tak, jak mówię, jak... No ludzie nie lubią walczyć z cholerem, mają zazwyczaj tych obrońców dużo niższych, a ten ewidentnie powalczyłby z naszym Jankiem. Dobra, Mateusz. Mateusz to jest chyba jedyny piłkarz, jaki ostatnio widziałem, że jego różnica w stosunku do wersji Big Time, a ta co teraz wyszła, jest przepaść. Bo ten co teraz jest, nie wiem, ja mam Carlosa Big Time, nie? Ja mam Carlosa Big Time. I tylko, że tutaj to właśnie, to jest DMF. Ja mam Carlosa Big Time, później wyszedł booster z Carlosem i ta różnica jest taka jakaś mała, nie? A tutaj... Może też trzeba... Znaczy, też trzeba będzie go... Co to pisałem? Albo mi się coś pomyliło, bo ja go rozwinę na DMF-a, może dlatego? Zobaczmy z Big Time. Tak, bo tutaj jest rozwinięty pod CMF-a, a tutaj pod DMF-a, box to box. Tylko, że tutaj... Właśnie. Trzeba inaczej go rozwinąć. Wtedy porównamy, będziemy widzieć klarowne różnice między nimi. Inaczej go trochę rozwinąłem wcześniej. Rozwinijmy go jako CMF-a.
I teraz sprawdzimy różnicę. Nie, no różnicę widać, nie? Od razu. Piotrek, wydaje mi się, że ty pójdziesz i tak po tego Hato, tego obrońcę, bardziej cię najbardziej z tej paczki będzie interesował. Masz mocny skład. No tak to wygląda. Boje są box to box. Główkowania aż 17 punktów, podkręcanie, no i atrybuty defensywne. Cześć Master, cześć Pawko. Piotrek może być, wiesz? Mocny jest strasznie ten Van Buyten. Tylko, że wiesz, Kohler ma takie momenty, że może zrobić przebłysk geniuszu. Dobra, Filip Lam, weźmy sobie Lama. Weźmy sobie Lama. Więcej niż jedno zwierzę. Owca. Nie, Lama, no dobra. Co można powiedzieć o Filipie Lamie? Może grać na DMF-ie. Na DMF-ie. Taki za mało twardy jest trochę. Brakuje fizyka kontakt. Ale skille do wrzutek i do obrony, do podań dołem. Od razu ma skille super, nie? Na starcie. I wrzutki też dojdą na jakiś taki mega poziom. No, 90 plus będzie. Z tego można ulepić 90 plus. Ale czy bym wolał go niż Carlosa? Stamina 101. Wydaje mi się, że coś takiego jak Carlos będzie. Coś takiego jak Carlos, tylko że z mniejszą siłą uderzenia. Czekajcie, zobaczymy Carlosa tego, nie? Ale paczka summa summarum jest bardzo mocna. Bardzo mocna paczka jest. Ja nie będę losował, bo to wiecie, nie ma pieniędzy. Carlosa ma tutaj 9-7. No lepszy jest dużo. Dużo jest lepszy ten Filblam w defensywie. Ja nie wiem co to jest za Carlosa mi dodało. To jest... Chyba niezmienionego. Zmieńmy go, tego Carlosa też zmieńmy. Weźmy tego z boosterem. Zmieńmy go sobie tak jak tamtego Filipa Lama mniej więcej. Lepszy. Filip Lam będzie lepszy dużo w defensywie niż Carlos. Ale to ma napchane tych punktów. Nie, 16 też dużo tutaj jest. No można było coś jeszcze rozwinąć. Rzucanie może. Albo pójść w rzutki. Zobaczmy. Tylko Lama jeszcze raz będę musiał zmieniać. No ale to na starcie widać, że Lam jest mocniejszy, jeśli chodzi o ofensywę. To technikę, takie sprawy czysto techniczne. Dużo pozycji ma strasznie Lam. Bardzo dużo. Może wytrenować sobie.
No, w defensywie jest lepszy Lam, ale speed, przyspieszenie, no też nie dużo gorzej. To jest ta sama, to jest półka ta sama co Carlos. To jest ta sama półka, panowie. No. To jest też bardzo mocny koleś. Dobra, panowie, może się uda jeszcze dwa mecze zagrać. Paczka bardzo fajna. Ten Mateusz, Van Buyten, Lam. To wszędzie znajdą miejsce, w każdym składzie. Znaczy u mnie by znaleźli, na pewno. No, dokładnie, Chris, dokładnie, bo to są takie małe, wiesz, małe liczby, różnice, że to... Największe różnice... To nie, jeśli chodzi o atrybuty, to największe różnice zauważyłem speed 70, speed 80, stricte w atrybutach, nie? Przyspieszenie 70, a 80, ale tam jakieś, nie wiem, załóżmy inne, fizyka kontakt 80 czy 90, nie czuję tego. Takich atrybutów nie czuję stricte, takich, których, nie wiem, to jest ciężko. No i wzrost też czuć. Belk, ile ma speed po rozwinięciu 70+. Ma 71 i chyba 73. Nie jest nisko jak na tego, na takiego konia, nie? Nie jest nisko, Master. No zobacz, tu ci wejdzie tak. Tak, 66, ale to wiesz, z automatu mu rozwijałem. 95 kilo. Master jego z automatu rozwijałem, a jak po swojemu bym rozwijał, to zazwyczaj 8 punktów idzie od razu w speeda, czyli masz 74 i 2 punkty od menadżera, czyli masz 76 speeda, nie? Przyspieszenie 71 plus menadżer 73. Dużo jest, dużo jak do tego koniusa. Koniusa, nie? Tak, jeszcze tutaj dostał boostera dyskretnego. A tu masz dyskretnego, do speeda, do przyspieszenia jeszcze boostera. Nie, no balans ma super, nie gadaj. Nie, no balans jest 47, ale możecie mu na przykład włożyć te 16 punktów balans, będzie miał 60. I ten na spokojnie może rywalizować z innymi, co mają 60. Panowie, reset streama i gramy z dwa meczyki, zagramy sobie jeszcze. Nie, co tam ma być? To jest porządny gość. Koler też nie ma wysokiego balansu. W powietrzu tam się nie liczy, kto ile balansu ma. W powietrzu się liczy, kto jest mocniejszy, silniejszy, kto potrafi wstrzymać oddech na sekundę, dwie dłużej w powietrzu. Daj mu 60 i zobaczymy, cwaniaku.